Historia, którą dziś usłyszycie, będzie dotyczyła zakupu Łady i niejasnych wątków związanych z jej remontem. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych remontów w historii polskiego YouTube'a. W tej historii występuje bardzo niejasny wątek Marka, człowieka w uszance. Jakie są kulisy tej historii i kim jest tajemniczy Marek? Tego wszystkiego dowiecie się z tego odcinka. 3 listopada 2022 roku Jan Garbacz wraz ze swym operatorem Mateuszem udali się luksusowym samochodem do oddalonego o 150 km od Stalowej Woli Sanoka. W mieście tym, według informacji uzyskanej od wujka Garbacza, który był miejscowym diagnostą, miała znajdować się doskonale zachowana Łada 2107. Cynk od człowieka, którego Garbacz darzył dużym, niemal bezgranicznym zaufaniem, sprawił, że bezzwłocznie udał się on pod wskazany adres. Po dotarciu na miejsce okazało się, że samochód przez całe dziesięciolecia był we władaniu jednego właściciela, który zmarł kilka lat temu i syn postanowił ostatecznie rozstać się z tym pojazdem. Stan techniczny był na tyle satysfakcjonujący, że Jan postanowił zakupić ów samochód. Transakcji dokonano w willowej dzielnicy Sanoka na Dąbrówce. Rozliczenia dokonano za pomocą gotówki, którą Garbacz przywiózł ukrytą w samochodowej apteczce swojego Deu Tico. Po zakupie Garbacz pojawił się nowym nabytkiem w modnych miejscach Stalowej Woli, jednak po pierwszych entuzjastycznych wypowiedziach na temat nowego nabytku postanowił on dokładniej przyjrzeć się zakupionemu autu. Oględziny miały się odbyć w zaprzyjaźnionym warsztacie na przedmieściach Stalowej Woli. W tym miejscu pojawia się Marek, który, co wzbudziło potem wiele kontrowersji i domysłów, nie pokazał swojej twarzy. W czasie oględzin Garbacz praktycznie cały czas milczał, a tajemniczy człowiek w uszance z szybkością godną AK-47 wymieniał nazwy części, które jego zdaniem trzeba było wymienić. Na zachowanych kadrach z oględzin Garbacz wyglądał na przytłoczonego rozmiarem prac i potencjalnymi kosztami. Wymownie też milczał przez praktycznie całe oględziny. Całe zdarzenie obserwowane przez widzów na YouTube sprawiło, że pojawiło się wiele domysłów i spekulacji ze strony widzów. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Łada jest faktycznie w tak złym stanie? Czy warto wymieniać aż tak dużo sprawnych jeszcze części na marne zamienniki i wreszcie, kim jest ów tajemniczy Marek? Dlaczego nosi czapkę uszankę i czyje interesy reprezentuje? Według niektórych Marek zwietrzył interes, a pieniądze za naprawę Łady pozwolą mu rzucić wszystko i rozpocząć nowe życie w Ameryce Południowej. Inna teza mówi, że tropy prowadzą na wschód do oligarchów handlujących marnej jakości częściami zamiennymi, którzy co jasne są bardzo zainteresowani pozyskaniem nowych zamówień na oferowane przez nich części do tych niezwykle prestiżowych pojazdów. Jako zadatek za wykonaną pracę Marek miał otrzymać od nich legendarną czapkę-uszankę. W całej historii pojawia się też inny trop, mówiący, że za Markiem stoją zachodnie koncerny, chcące zdyskredytować produkty radzieckiej myśli technicznej. W tej układance zadaniem Marka miałoby być wskazanie jak największej ilości prac, które i tak nie dałyby pewności co do niezawodności wyremontowanego pojazdu. Natomiast koszty remontu Łady byłyby na tyle wysokie, iż poszybowałyby do poziomu średniej klasy pojazdu elektrycznego, który w konfrontacji z wyremontowaną Ładą nie raziłby już tak ceną. Zwolennicy powyższej teorii twierdzą, że czapka miałaby zmylić trop i skierować go na wschód. Jaka jest zatem prawda i co zrobi główny zainteresowany Jan Garbacz? Już wiecie, co stało się z człowiekiem w uszance. Tak, przynajmniej według niektórych, powinien wyglądać epilog tej historii. Ale wiecie, prawda życia różni się od prawdy ekranu. To jest zwyczajna zabawka. Ja nie jestem ostatnim frajerem. A Marek nie jest
pierwszym naciągaczem. Marka znam już dosyć długo i przez te lata zawsze, gdy naprawiał mi samochody, to te samochody dojeżdżały do celu i wracały bezawaryjnie. A najlepszym dowodem jest historia z Deutico, którą możecie śledzić na moim kanale. Jeżeli chodzi o koszty, one też nie są wysokie, chociaż zakres prac jest naprawdę szeroki, to Marek bardziej niż pieniądze wyczuł misję i cena, którą zaoferował za swoje usługi w przywracaniu Łady do pełnej sprawności, jest bardzo przyjazna, by nie rzec po prostu przyjacielska. W związku z tym będę wymieniał dużo elementów i tutaj też pojawiła się pewna kontrowersja. Dlaczego wymieniam tyle elementów i po co wymieniać dobre części, jeszcze dobre części na zamienniki niewiadomego pochodzenia? Ano po pierwsze jeszcze dobre części, one gdy Łada zacznie więcej jeździć, mogą po prostu niedługo się dużo szybciej zużyć i trzeba będzie wracać do nich. A jeżeli mamy po drodze możliwość wymienienia tych części, bo będziemy rozbierać jakieś inne elementy, a części będą kosztować 50 czy 30 zł, to nie warto chyba oszczędzać. Jeżeli chodzi natomiast o w ogóle jakość tych części, to też nie zamierzam się posiłkować elementami z bazarku na Ukrainie czy w Rosji, tylko elementami dobrych marek, które w znakomitej większości są jeszcze dostępne w naszych sklepach. W związku z tym te elementy, mam nadzieję, że będą odpowiedniej jakości. Oczywiście pojawia się jeszcze jedno pytanie, ile to będzie kosztować. Części, wszystkie części, które zamierzam wymienić, nawet w tym szerszym wariancie, będą kosztowały mniej więcej tyle, co dwa amortyzatory do Hondy Legend, którą posiadam, czyli jakieś 2000 zł. To, uwierzcie mi, nie jest dużo, a auto będzie w pełni sprawne. Bardzo mi miło, że wstawiliście się w komentarzach za mną, ostrzegając przed nieuczciwym mechanikiem. Tak to mogło wyglądać, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie znając kontekstu, wcale się Wam nie dziwię, także jest to miłe z Waszej strony. Natomiast nie wszystkie elementy uda się kupić w Polsce i w ogóle nie da się ich kupić, trzeba będzie wygrzebać z jakichś strychów. Może ktoś, kto miał kiedyś Ładę, będzie mnie w stanie poratować chociażby takim elementem jak końcowy tłumik, który chciałbym kupić po prostu fabryczny, żeby kąty były odpowiednio zachowane i ta jakość tych radzieckich części, wbrew pozorom, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, jest lepsza niż części rosyjskich czy ukraińskich współczesnej produkcji. Będzie to chwilę trwało, zanim skompletuję wszystkie elementy, ale wiecie, chcę to zrobić porządnie i nie chcę, abyście czekali. W związku z tym musimy mieć małą pauzę w remontach Łady. Teraz są święta i myślę, że dopiero pod koniec stycznia wystartujemy z tym projektem, gdzie będziecie mogli zobaczyć postępy z prac, ale w naszej idei mieści się to, żeby to nie był tylko, nie była to tylko sucha relacja z prac, ale żeby to była po prostu, był to taki przewodnik po tym, jak porządnie zrobić samochód. I uwierzcie mi, Marek to potrafi, co udowodnił nie tylko na przykładzie mojego samochodu, ale też na wielu przykładach samochodów Marka, które mogliście obejrzeć na moim kanale, ale innego Marka. Także bardzo mi miło za wszystkie ciepłe głosy, które mnie wspierały. Okażmy trochę zaufania. Mam nadzieję, że ten film trochę rozładował tą napiętą sytuację, która pojawiła się po poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że z tym większym zainteresowaniem będziecie śledzić dalsze przygody, jakie są związane z Ładą. One nie będą tak teatralnie pokazane jak ten odcinek, ale będą bardzo merytoryczne i mam nadzieję, że one też pomogą Wam trochę w swoich przygodach z swoimi samochodami, nie tylko z Ładami, bo przecież konstrukcja wielu elementów się powtarza w samochodach z tamtych lat. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam wesołych świąt,
a ja idę się przebrać, bo jest naprawdę zimno. A jak wam się podoba łańcuch? Kto wie, co to za logo, niech napisze w komentarzu. A łańcuch? Łańcuch nie jest złoty, tylko jest to łańcuch dla psa. Trzymajcie się. Cześć.